Inny Józefa Tischnera to, można powiedzieć, książka, która nigdy nie powstała. Ksiądz Józef zaczął ją pisać w połowie lat 90., ale niestety ciężka choroba przerwała pracę nad nią i książka nigdy nie została ukończona. Teraz ukazuje się w takiej formie, w jakiej pozostawił ją w komputerze. Trzy pierwsze rozdziały zatytułowane Inny, Wydarzenie Mowy i Epizody Sensu. Wszystkie są zapowiedzią czegoś bardzo ważnego, czegoś bardzo istotnego, co jednak nie do końca się spełniło, ale przez to jest tym bardziej interesujące. Przygotowując tę książkę, dodaliśmy do niej podtytuł Eseje o spotkaniu, bo centralnym tematem Innego jest właśnie spotkanie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, idziemy przez miasto opustoszałe, no wszystko jedno, w dzień czy w nocy. Nie ma nikogo wokół nas, ale nagle na końcu ulicy pojawia się jakaś osoba. Ta osoba się do nas zbliża, rozpoznajemy, czy to mężczyzna, czy kobieta, starszy, czy młodszy, starsza lub młodsza. I stopniowo coś się między nami zawiązuje. No właśnie, zawiąże się albo nie zawiąże. Miniemy się albo się zatrzymamy. Ja mogę zapytać o drogę, ta osoba może odpowiedzieć, a być może zignoruje moje pytanie i przestraszona ucieknie. Tischner mówi, całe nasze życie składa się z tego typu spotkań. Nawet sobie tego nie uświadamiamy, jak często jesteśmy w podobnej sytuacji. Może ulica nie jest pusta, może przeciwnie, jest wypełniona ludźmi, ale ciągle jesteśmy w takiej sytuacji, że nasze drogi krzyżują się z innymi drogami. Przestrzeń wokół nas, pisze Tischner, przypomina nieustanną sieć skrzyżowanych dróg. I na tych skrzyżowaniach dzieje się to, co najważniejsze.